bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać, TV? Ja poproszę informację. Wiem, że teraz uczniowie nie jedzą obiadów. Jaki jest koszt obiadu dla jednego ucznia w szkole? Czy ten koszt wzrósł, czy w dalszym ciągu jest stawka, tak jak była? Jeśli chodzi o wyżywienie w żłobku, to mój wniosek jest 10 zł za stawkę, 10 zł stawkę żywieniową dla jednego dziecka. Jeszcze chciałam zapytać, czy wyżywienie żłobkowe, czy są to produkty, które są zamawiane przez kuchnię szkolną, czy są to produkty, które są kupowane przez, nie wiem, panią dyrektor? Tutaj jeszcze mam takie pytanie. Kto po prostu dokonuje zakupu produktów, z których stwarzane są później posiłki dla żłobka? Proszę, Pani Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o stawkę żywieniową dla dzieci, nie będę się powtarzał. Myślę, że na początku to, co powiedziałem, to powinno do Państwa dotrzeć. Możemy obniżyć stawkę, możemy pozostać na tej samej stawce, tylko przepraszam, kto ma ponosić konsekwencje na przyszłość? Zażywienie dzieci. Bo my możemy obniżyć tą stawkę. Proszę bardzo, zamóżmy te dzieci. No ludzie, ja nie rozumiem pewnych rzeczy. W domu człowiek nie żałuje sobie na jedzenie, prawda? Kupuje najwyższej półki, żeby się dobrze odżywiać, a tutaj widzimy problem, żeby obniżać stawkę i nie dać dzieciom w tym wieku rozwojowym tego, co organizm ich potrzebuje. Jeżeli chodzi o zakup produktów do przygotowania posiłków, funkcjonuje to na zasadzie przetargu, te główne rzeczy, które są kupowane do obiadu. Natomiast jeżeli czegokolwiek zabraknie, no bo tak może się zdarzyć, no to generalnie dokupuje pani intendentka, bądź no raczej intendentka to dokupuje, jeżeli tam czegoś zabraknie. Takie mam informacje, ale gro produktów jest kupowane na zasadzie przetargu, przetarg, który nas obowiązuje. Także apeluję tutaj do Rady, prawda, o rozsądek i rozwagę w tej kwestii. Dziękuję za uwagę. Pan Niewierzba, proszę. Panie Wójcie, czy ktoś tutaj mówił o obniżce stawki? Tego, co ja usłyszałem, być może, mam zły słuch. Ale ja usłyszałem wniosek pani radnej Wielechowskiej o stawkę 10 zł. A tutaj jest, że była poprzednio stawka 8 zł. Czyli jest podwyżka 2 zł. Panie radny, według rozmawiamy pani o czymś, ale chyba się nie rozumiemy. We wniosku jest 12 zł w uchwale. Ale było 8, czyli jest podwyżka nawet pani radnej Wielechowskiej. Nie jest obniżka z 8 na 7, powiedzmy. Nie rozumiemy się. Radny Laskowski, proszę bardzo. Panie Wójcie, nie byłoby emocji przy wprowadzaniu stawki, gdyby ten wniosek byłby wprowadzony w trybie zwykłym. To znaczy, wniosek byłby na komisji, my byśmy sobie wtedy podyskutowali i wtedy byśmy już mieli rozeznanie co i jak. Natomiast po prostu my dzisiaj zostaliśmy zaskoczeni tym wnioskiem o podwyżkę o 4 zł. Czyli biorąc pod uwagę, czyli w zasadzie to jest jak 8 zł była stawka,
no to w zasadzie o połowę dotychczasowej stawki zostało to podniesione. Więc nawet jeśli radna Wielechowska zaproponowała o 2 złote, to jednak to zaproponowała podwyżkę o 2 złote, nie obniżkę. Bo jakby zaproponowała obniżkę, to by zaproponowała stawkę 6 złotych, a nie 10. Powtórzę jeszcze raz. Nikt nie dyskutował, ja również, kiedy był ten tryb pilny, powiedzmy tych uchwał dotyczących współpracy z gminami sąsiednimi. Ja to rozumiem, zawsze jakieś tam wchodziły jakieś tam, powiedzmy, uchwały tryb pilny, rozumiem. Ale tutaj można było podyskutować. Natomiast druga rzecz. Ja też nie usłyszałem odpowiedzi na to, kto kupuje te produkty do żłobka. Bo pan powiedział, pani intendentka. No to która pani intendentka? Czy intendentka zespołu szkolno-przedszkolnego, czy intendentka żłobka? Z czyjej puli, jak gdyby to jest opłacane? Dziękuję. No może odpowiem panu radnemu tak, że panie radny, nie ma tu emocji. Nie ma emocji, nie może być emocji. Przepisy RODO uniemożliwiają mi powiedzenia nazwiska intendentki. Jeżeli wie pan, wiemy dobrze, że intendentką jest osoba, która pracuje w żłobku, i intendentką też jest osoba, która pracuje na stołówce szkolnej. Jeżeli uważacie państwo, że tu są jakieś, nie wiem, niedomówienia, niedociągnięcia z mojej strony, to ja naprawdę nie potrafię tego wytłumaczyć, bo mi przepisy RODO ograniczają użycie nazwiska intendentki. No chyba się rozumiemy. Czy naprawdę chcecie, żeby zmuszacie mnie do tego, żebym ja po prostu ujawiał nazwiska? Nie, nie popełnię tego błędu, bo z tego tytułu wyciągane są konsekwencje, bo to nie jest osoba publiczna. Tak to wygląda. Ja, ale jeżeli my robimy zapytanie, przetarg robimy na zakup żywności, to na podstawie zamówienia, na podstawie specyfikacji przetargowej określamy ilość produktów do wykonania obiadu i wtedy ta osoba w postaci intendentki te produkty zamawia i te produkty są dostarczane do punktu zbiorowego żywienia, czyli na kuchnię, żeby wykonać i przygotować posiłek. No tak to wygląda. Dziękuję. Radny Laskowski, proszę. Panie wójcie, czy ja pytałem o nazwisko intendentki? Ja pytałem po prostu, kto zamawiał i kto płacił. Czy po prostu zamawiał żłobek, płacił żłobek? Czy zamawiał żłobek, płaciła podstawówka? To bym chciał wiedzieć. Dziękuję. Radna Wielochowska, proszę bardzo. Panie wójcie, nie róbmy tutaj takich śmiesznych sytuacji, bo ja zapytałam, czy zamawia to osoba. Jeśli pan nie może, ja nikogo nie nakłaniam do tego, żeby pan mi podawał nazwisko. Tylko proste, chciałam usłyszeć prostą odpowiedź. Czy zamawia to i zakupów dokonuje osoba pracująca w żłobku, czy osoba pracująca w szkole? Proste. Albo osoba ze szkoły, albo osoba, o to mi chodzi. Kto jest odpowiedzialny za zakup produktów, z których przygotowane są posiłki? Czy są to panie ze szkoły, czy są to panie ze żłobka? To wszystko. Więc tutaj no emocje. Pan wójt mówi, że nie ma. No emocje jakieś są, bo oczekujemy prostych odpowiedzi na po prostu na proste pytania. Jeśli pan wójt powiedział, że robi się problem, ze względu na to, że dzieci chce się morzyć. Nie chodzi tutaj o żadne morzenie dzieci. Do tej pory dzieci jadły za stawkę 8 zł. I pamiętam, że dyskusja przed
Przed końcem 2020 roku była też na ten temat, było to na sesji i pan wójt udzielił nam wszystkim odpowiedzi, że pani dyrektor ze żłobka powiedziała, że tej stawki na dzień dzisiejszy nie trzeba podnosić, bo jest ona wystarczająca. Jest to końcówka tamtego roku, te słowa. Więc tutaj jeśli chodzi o podniesienie, no to po prostu ja zaproponowałam podniesienie o 25%, a nie o 50%. I jeśli chodzi o morzenie dzieci, to też nie jest to morzenie dzieci, bo do tej pory dzieci za tą stawkę 8 zł były w stanie zjeść, tak? Więc wydaje mi się, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że produkty żywnościowe idą do góry, więc no naturalne jest to, że stawki te też będą szły do góry. Po prostu chodzi mi o to, tak jak zawsze mówiłam, że jeśli chodzi o podwyżki, to żeby one były sukcesywne. Jeśli chodzi o jakość posiłków, to też chciałabym po prostu wiedzieć, czy ktokolwiek z rodziców żłobka składał zastrzeżenia co do jakości posiłków, bo o tym też była mowa na początku. I pan wójt wspomniał o produktach mniej jakościowych. No jeśli to osoba robi kompetentna, robi zakupy, no to wydaje mi się dla dzieci, dodaję, że dla dzieci, to wydaje mi się, że kupuje produkty no wysokojakościowe. Rozumiem, że ma określoną pulę pieniędzy na to, ale tak jak mówię, pod koniec tamtego roku nie trzeba było jeszcze żadnej podwyżki, więc zaproponowałam podwyżkę nie o 4 zł, tylko o 2 zł. Dziękuję bardzo. A jeszcze nie uzyskałam odpowiedzi, jeśli chodzi o koszt obiadu dla ucznia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o koszt obiadu dla ucznia, udzielę odpowiedzi na najbliższej komisji bądź najbliższej sesji. Pani Radna, jest Pani kobietą, jest Pani matką. Pani doskonale wie, idąc do sklepu dzisiaj, wydaje Pani więcej na produkty do przygotowania obiadu niż w grudniu, prawda? W grudniu ceny się kształtowały na jakimś tam poziomie, ale od grudnia przez 4,5 miesiąca produkty poszły zdecydowanie do góry. To jest moja odpowiedź, aczkolwiek Pani sama sobie odpowiedziała na to, co ja mówiłem. Na to, co ja mówiłem, więc ja nie będę dalej tego uzasadniał, bo chyba się doskonale rozumiemy. Produkty nie wiem, ile będą kosztować we wrześniu. Nie wiemy tego, czy nawet za miesiąc. Ale nie może być dochodzić do takich sytuacji, że dyrektorka i zespół, który przygotowuje te obiady, mają się szczypać i dwoić, jak zrobić obiad za niską cenę. Jak wprowadzić więcej produktów witaminowych dla dzieci? Ja nie jestem tylko ojcem. Kobiety chyba lepiej się na tym znają. I mówię do waszej kobiety rozsądku. Sami wiecie, ile to wszystko kosztuje. Chyba więcej kosztuje niż w grudniu. I dlatego, że w grudniu pani dyrektor nie odpowiedziała, bo takie była sugestia z zapytaniem, wtedy jej się to wszystko bilansowało, jej starczało na wyżywienie tych dzieci. Teraz sytuacja dramatycznie się zmienia z dnia na dzień, bo codziennie jakieś produkty drożeją. Myślę, że odniosłem się do tych spostrzeżeń Państwa bardzo jasno. Dziękuję za uwagę. Radny Wierzba, proszę. Ja zadałem panu wójtowi pytanie na początku sesji. Czy wpłynęła jakaś skarga oficjalna od któregoś z rodziców na to, że obiady są niesmaczne? Prosiłbym o odpowiedź. Już drugi raz o to pytam. Panie radny, nie.
Osobiście, oficjalnie żadna skarga nie wpłynęła do mnie. Dziękuję. Szanowna Rado, chciałem się wypowiedzieć odnośnie tego żłobka, tego wyżywienia. Zadam może głupie pytanie i nie oczekuję odpowiedzi na nie, ale proszę sobie odpowiedzieć samemu. Czy dziecko w wieku 0,5 roku do 3 lat jest w stanie powiedzieć, że jedzenie było niedobre w żłobku? Czy nawet te dzieci w wieku przedszkolnym do 6 lat? Nie. Takie dziecko i nie rozumie, skąd mogą rodzice skarżyć się, skargi jakieś, skoro rodzice nie jedząc tego, opierają się na wiedzy chyba tylko dziecka. Takie dziecko może albo być jadkiem, albo nie jadkiem. Albo ma humorek, albo nie ma humorku, od tego jest uzależnione jego jedzenie. Natomiast jeżeli chodzi o wyżywienie w szkołach, obiad nie wiem ile kosztuje, coś mi chodzi po głowie 3,80, ale nie jestem pewna takiej kwoty. Odpowiedzmy sobie na to pytanie sami. Za 3,80 czy za 4 zł ugotujmy obiad i go zjedzmy. Co to takiego będzie? Myślę, że na pewno niewiele. I jeżeli jest ta propozycja tutaj ze strony urzędu, ze strony pani dyrektor, o 50%, jeśli chodzi o wyżywienie w żłobku, nie uważam, że to jest wygórowana cena na ten moment, dlatego że w skali roku, w ostatnim roku żywność wzrosła zdecydowanie więcej niż 50%. To jest moje zdanie, jest to w jakiś sposób uzasadnione. Te ceny rosną dalej i ta cena, ja rozumiem, że będzie obowiązywała, panie wójcie, od nowego roku żłobkowego przedszkolnego, bo to nie jest już chwili, załóżmy od czerwca, tylko od września. Nie, pani radna, ta cena będzie obowiązywała chwilą ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego i będzie trzecie za 14 dni. Aha, no dobrze. Dobrze, ale te ceny idą dalej w górę i wszyscy dobrze wiemy, że za chwilę ta cena też może nie wystarczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.